Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj tak krótko organizacyjnie chcę się z Wami podzielić paroma tu przemyśleniami. 2 tygodnie temu jakoś ogłosiłem konkurs dla Was, dla widzów mojego kanału Martin de Simmons. Konkurs, który polegał na tym, że macie wysłać mi mailem zdjęcie aparatem na przykład na laptopie albo screenshot, wiecie, zrzut ekranu, żeby na tych zrzutach, na tych zdjęciach było widoczne, że subskrybujecie i macie kliknięty dzwoneczek, b, że zostawiliście jakikolwiek, przynajmniej jeden komentarz pod moim jakimkolwiek filmem, i trzecie, że udostępniacie informacje o moim kanale innym ludziom, gdzie na portalach społecznościowych Facebook albo Twitter. I ostatecznie tam została taka mała metamorfoza dokonana na korzyść Was, czy dla Was tak naprawdę z korzyścią. Było 8 magnesów do wygrania. 5 pierwszych magnesów otrzymuje 5 pierwszych zgłoszeń. Czyli jeżeli, obojętnie, czy nie będzie losowania nie było losowania przy tych 5 pierwszych osobach, otrzymywały magnesiki na 100%, a potem 3 kolejne magnesy postanowiłem, że wylosuję wśród zgłoszeń, które otrzymam od Was. Magnesiki, jak widzicie, jakie są, dosyć sympatyczne i można gdzieś tam sobie przykleić. Też tam się pojawiają takie, takie silikonki na przegub, na rękę. Natomiast zgłoszeń otrzymałem w sumie 6. Także strasznie, no nie wiem, no okej, może małe zainteresowanie, może nie było dla Was to ciekawe. W każdym razie nawet nie musiałem losować. Po prostu wszystkie 6 osób, bo tylko tyle zgłoszeń dostałem, otrzymują magnesiki i po silikonku. Oczywiście według życzenia, czyli tak sobie sami zdecydowali, jaki właśnie chcą magnes dostać, i taki dostają, albo jeszcze w trakcie są, albo jeszcze nie dostali, no to już kwestia czasowa. Dlatego ogłaszam drugi konkurs. Termin jest podany teraz, bo jeszcze nie wiem, kiedy ja to będę publikował. I do tego terminu już nie będę dawał pierwszym 3 czy 5, będzie losowanie jednak. Wśród zgłoszeń wylosuję 5 magnesów, które otrzymacie ode mnie. Natomiast zgłoszenie musi zawierać, tak jak mówiłem przed chwilą, niejako 3 zdjęcia albo 3 zrzuty z ekranu. Mianowicie pierwsze, że subskrybujecie mój kanał i macie kliknięty dzwoneczek, po drugie, że umieściliście jakiś komentarz, i po trzecie, że udostępniliście link do mojego kanału albo do mojego vloga jakiegokolwiek na Twitterze, na Facebooku, gdzie tam jeszcze można, na Instagramie. Jak zobaczę te 3 zdjęcia, to uznam, że zgłoszenie jest pełne, i wtedy wśród tych pełnych zgłoszeń będę losował 5 magnesów. Termin jest podany u góry. Do tego terminu czekam. Natomiast druga rzecz, którą ogłosiłem niedawno, wymyśliłem w czasie urlopu, bo w czasie urlopu cały czas głowa pracuje. Oczywiście mam lekcje grupowe w ciągu tygodnia, ale też wymyśliłem, że będę robił lekcje w czasie weekendów. Mówimy teraz tylko o sobocie. Piątek jest dyskusyjny, na razie sobota postanowiłem. O godzinie 10 i 12 w tych lekcje będą trwały 90 minut. I to będą takie spotkania nie w grupach. To nie będzie grupa regularna co tydzień, że wszędzie ta sama grupa będzie prowadzona, tylko będę miał lekcje. Ogłaszam temat na daną sobotę o godzinie 10, o godzinie 12 i Wy będziecie się na to zgłaszać albo nie. W zależności od tematu, w zależności od zainteresowania poszczególnym zagadnieniem, które będę omawiał. I tak sobie pomyślałem, że w ciągu tygodnia jesteście zabiegani, macie swoje obowiązki i może nawet ta lekcja raz w tygodniu, w sobotę, będzie jakimś tam rozwiązaniem dla Was, żeby ten niemiecki utrzymać na jakimś tam poziomie. Także tak to będzie się działo. No to co? Ogłoszenie konkursu jest kolejne, ogłoszenie o lekcjach grupowych i w ciągu tygodnia, i w czasie weekendu jest. Ja Wam dziękuję, do zobaczenia, usłyszenia, trzymajcie się cieplutko, hej!